Cześć, witajcie po tej stronie Kasahara. Witam Was w kolejnym filmie. Tym razem będziemy omawiać Rework Cassiopeia. Takie moje małe przewidywania. Powiem o możliwych buildach, które możemy zastosować i ogólnie ocenię siłę Cassiopeii w związku z reworkiem, który dostanie. Na początku może tutaj wspomnijmy o umiejętnościach, jak one się zmieniły. Kluczowa jest tutaj umiejętność bierna. Usunięto buty. Nie tyle co usunięto buty, co usunięto Cassiopei, możliwość noszenia butów i nie możemy ich po prostu kupić. W zamian będziemy otrzymywać co poziom dodatkową prędkość ruchu, więc tak i tak będziemy mieli wystarczająco movement speeda, aby gonić za wrogami, tym bardziej, że Q nas przyspiesza. Zresztą zobaczycie w późniejszym etapie gry, że nie będzie z tym większego problemu. Co nam to daje? No na pewno nie musimy 1000 hajsu wydawać na buty i na pewno nam się zwalnia slot, tak? W którym będziemy mogli włożyć inny przedmiot na AP. To jest na pewno plus. Q działa mniej więcej tak samo jak działało wcześniej. Tutaj wielkich różnic nie zobaczymy. Największe zmiany dostało właściwie W i E oprócz tego. I tutaj się trochę u Cassiopeii akurat zmieniło. Jednak dopiero zacznę mówić o tych umiejętnościach, gdy je dostanę. Mamy drugi poziom. Jak widzicie, dostaliśmy W. I to nie jest taka teraz pojedyncza plama jak wcześniej, tylko tutaj. O, widzicie? Na tym całym obszarze wszyscy dostają spowolnienie. A dodatkowo, oprócz spowolnienia, będą oni mieli nałożony na siebie taki nowy efekt, który jest w rolu i sprawi on, że te cere, które są pod wpływem tego efektu, nie będą mogły używać skoków ani umiejętności zwiększających prędkość ruchu. I tutaj skoki. Tutaj należy sobie uściślić, czym są skoki. Skokiem na przykład jest W, znaczy Ulti Ari albo powiedzmy skok Akali też na ulti, tak? To są skoki i tego nie będziemy mogli używać, jeżeli będziemy pod wpływem tego efektu. Natomiast nie tyczy to blinków, czyli ESR-a będziemy mogli spokojnie z tego wyskoczyć, jeżeli będziemy mieli na sobie ten efekt. I to nie działa tak, jak w przypadku WPOPi, że się odbijamy, tylko po prostu skill będzie na szaro i nie będziemy mogli go użyć. Dla przykładu, jeżeli teraz Irelia teraz w tym stoi, to nie mogłaby do mnie użyć Q. Tak? Rozumiecie o co chodzi? Po prostu nie mogłaby skoczyć, nie mogłaby użyć tej umiejętności. Kolejna zmiana, o której warto wspomnieć, to jest jej E. Jak widzicie, mamy E co sekundę, obojętnie czy zatrojemy cel, czy nie. Jedyne wzmocnienie polega na tym, że jeżeli dany cel jest zatruty, to wtedy otrzymuje z E więcej obrażeń, tak? Jednak nie jest tą koniecznością, żeby on był zatruty, żeby cokolwiek robić z tego E i żeby móc E używać. Jak widzicie, jeżeli zabijamy miniona z E, to odzyskujemy manę. Będzie bardzo to przydatne do last hitowania, jak widzicie, aż ten poziom many się powiększa. Myślę, że teraz może E nie będzie się maksować, może Q będzie się opłacało maksować dla lepszego harasu na linii. Ciężko to ocenić, czy przypadkiem właśnie Q nie zyskało priorytetu nad E, bo oczywiście w E zostały dodatkowo zmienione obrażenia i to wygląda trochę inaczej. Fajne jest to, że w tym momencie Cassiopeia nie jest typowo nastawiona na raid game. Wcześniej był taki problem, że ona musiała naprawdę, naprawdę długo się rozkręcać, zanim zyskała jakąkolwiek skuteczność. Tutaj powiem też o nowych przedmiotach, ale to wszystko po kolei. Myślę, że w przypadku Cassiopeii niezwykle ważna będzie mana i jej regeneracja. I z pewnością w tym pomogą nowe przedmioty, zmienione ROA lub po prostu tutaj przedmiot o nazwie Hexech GLP 800. I zaraz wytłumaczę Wam jego działanie.
tylko może w momencie, kiedy będę miał go złożonego, bo tak myślę, że nie ma większego sensu o nim dyskutować, kiedy nie mogę na przykład zaprezentować w praktyce tego, jak działa i na przykład jakiego dasza posiada. Więc tutaj jeszcze chwilę posiedzimy na midzie, później pobawimy się w zabijanie botów i jakoś to będzie szło do przodu. Tutaj Illyria dość bojaźliwie, nie chce do nas podejść. I teraz sobie pobiegamy kolejno po liniach, zabijając przeciwników. Jak widać, last hitowanie nie jest moją mocną stroną. Puszujemy. Kilka minionów zawsze się przyda, żeby mieć więcej tego golda. Widzicie, spokojnie możecie spamować z E i zabijać się minion. Spróbujemy tutaj uporować Amumu. Wiem, że stoi pod wieżą, jednak chyba jeżeli go trafimy, to nie wywinie się z tego. Jednak uciekł. Ale jeżeli nie z tej strony, to może z drugiej. O, i teraz tutaj wbijamy kila. Ulti działa tak samo, jak widzicie, jeżeli cel jest jakby na nas. Patrzy w naszą stronę, no to wtedy zostaje zestanowany. Zjemy ciasteczko. I udało się dobić autoatakiem. Według mnie Cassiopeia będzie miała jeszcze większy problem z maną, aniżeli wcześniej. Szybko bardzo się z niej może wypluć. W szczególności jeżeli zrobicie coś takiego, że zostawicie miniona z 6 HP, nie wycelujecie własnym E, żeby go dobić. Wtedy nie dostaniecie zwrotu tej many. I teraz wracamy się do bazy i zbudujemy tutaj pierwszą część tego przedmiotu nowego. Wróciliśmy, tutaj budujemy. Czekamy, aż mana nam się odnowi i lecimy na mida. I tutaj tak, co daje nam pasyw tego przedmiotu? 15 obrażeń, które otrzymamy, jest zamienione na manę. To jest fajne właśnie podczas wymian, że wiecie, przeciwnik nas okłada, jest jakaś wymiana, a nam wraca mana. Dodatkowo, jeżeli używamy manę, to 20% otrzymujemy jako HP, więc działa to zarówno w dwie strony. Jeżeli będę spamił skillami, to też będę się leczył. Jak widzicie, no tutaj z nią, z tą Irelią combo i praktycznie nie miałem many. I albo trzeba będzie pójść w jakąś ogromną tej many regenerację, lub ewentualnie pójść taką drogą, żeby ten pool many, jej zasób zwiększyć jak najbardziej, żeby całe combo móc wystrzelić i nie wypluć się do zera. Dodatkowo tutaj mamy Hexes Revolver, który jest teraz zupełnie innym przedmiotem, nie daje nam Spellvampa. Spellvamp został usunięty właściwie z gry, chociaż może został na runach, mi się zdaje. I jeżeli zadajemy we wrogiego przeciwnika ataki bazowe, to dodatkowo on otrzyma magiczne obrażenia. To jest fajne dla Cassiopeii, to jest taki jakby mały, jakby to nazwać? Mały Leech Bane, tak? Że dodatkowo, jeżeli dołożymy autoatak, to coś więcej zdziałamy. Tutaj dodatkowo, jeżeli złożymy ten przedmiot, stary pasyw nam zostaje z Catalysta, tak? Czyli ta mana za HP i HP za manę. Ale dodatkowo strzelamy tutaj takimi pociskami, które spowalniają przeciwnika. O, widzicie? Tylko nie trafiłem, ale miniony są spowolnione i mniej więcej tak to działa. To ma tylko 40% cooldownu, więc można dość często i gęsto tym spamować.
Tutaj ciągle pilnujemy, żeby ten cel był zatruty i go okładamy. Bardzo jest to przydatne na gankach właśnie takich postaci jak Cassiopeia, które nie mają silnego CC, tak? Więc całe combo właściwie mogłaby ona od tego konkretnie zaczynać. Teraz lecimy na tego bota. Nie wiem, czy na bocie nam się uda. Akurat Mundo wrócił do bazy. Cassiopeia została. Ale może jakoś tutaj wjedziemy. Nie. O. I teraz użyjemy tego przedmiotu. Ulti. O, boom. Ale z nas kozaki zabijamy boty. Wiecie, to samo combo wzmacnia. Sam przedmiot nie bije aż tak mało. Dodatkowo ma przelicznik AP, więc też w późniejszym etapie gry się nieźle skoruje. Kroperka nowa dla niej z pewnością będzie fajna. Kroperka też się zmieniła. Obecnie działa ona trochę inaczej. Ona refunduje 15% many, którą używamy po prostu. Nie ma już takiej stałej regeneracji many. Tylko musimy bić, żeby zyskać i odzyskiwać manę. Wszystkie przedmioty na AP zostały tak mniej więcej z maną zmienione, żebyśmy tylko zyskiwali na tym, jeżeli prowadzimy wymiany i gramy agresywnie. Jak widzicie tutaj, te W jest fajne do farmienia. W ogóle nie odczuwam na Cassiopeii, żebym nie miał butów. Biegam tak samo, jakbym miał teraz jedynki uzbierane. I co? Uda nam się? Nie, to jest trochę za daleko. Na midzie zawsze ten bot tak gra bojaźliwie, wiecie? Na innych liniach to nie, one grają w miarę odważnie te boty. Ale tutaj? No to o, widzicie, została trafiona. Teraz jest zatruta i możemy okładać tutaj damy nasze W. I prawdopodobnie nie żyje. Weźmiemy sobie Bloom. Z pewnością w takim mid-game ona będzie silniejsza. W raidzie też będzie mocarna, bo pamiętajcie, że jeden przedmiot więcej będzie mogła złożyć. Tylko pytanie, czy za dużo czasu właśnie jej nie zajmie na obecny standard gier. Teraz Blue daje nam aż 15% dodatkowego AP, to też jest fajna zmiana, sprawiająca, że w late game ci magowie będą lepsi. Nie wiem, czy uda mi się tutaj tego Amumca trafić. Warto tutaj zaznaczyć, że te nasze E zatrzymuje się na celach, tak? Czyli na przykład jak jest ściana, to się zatrzyma ono. Patrzcie też na zasięg tej umiejętności. To nie jest tak, że możecie strzelić dalej lub bliżej, tak? Tylko strzelacie po prostu przed siebie. Przed siebie i na taki obszar, jaki to jest zaznaczone, na taki to poleci. No kici. Chodźcie. Cykają się. Ja tutaj jajo zniosę. Prędzej, zanim coś tutaj wykombinujemy. O, i widzicie, na sobie miał teraz on nałożony ten efekt, który sprawiałby, że on nie mógłby użyć E w tym momencie, kiedy by na tym stał. Tutaj gdzieś Iredia biega między krzakami. Co się dzieje? Czy ja ją zabiję, czy ona mnie? I wracamy do bazy. Albo jeszcze tutaj sfarmiłem mida przy okazji. O, chciałem sprawdzić, czy to działa na miniony, wiecie, więc działa. Więc w jakiejś kryzysowej sytuacji jeszcze dzięki temu szybko można spuszować. Trochę many mam nastakowane. Kiedy mam kropelki i blue, to akurat problemów z maną już nie czuję.
i jeszcze z tym przedmiotem. On też trochę nam daje, nie ma co się oszukiwać. Chciałem właśnie kupić buty, tylko się skapnąłem, że no niestety butów nie ubierzemy. Wiecie, no teoretycznie no ona nóg nie ma. Pewnie kapcia by było raczka ciężko założyć. I dalej farmimy, żeby pokazać jaki to ja jestem dobry na te boty. No ale wiecie, w tym materiale o to chodzi, żebyście no po prostu mogli obczaić ile ta nowa postać bije, z jakim AP i jak to wygląda w praktyce. Nie każdy z was ma dostęp do PB, a jeżeli ma dostęp, no to nie zawsze jest w stanie poświęcić tyle czasu, żeby wszystko po prostu sobie obczaić, więc robię to dla was. No i co? O, nie trafiliśmy, był obrócony. I tutaj mamy już na Archangela. Zobaczymy z 6 przedmiotami, jakie AP uzbieramy, bo według mnie można tu 1000 spokojnie wykręcić i dopiero wtedy poczujemy naszą moc. I to w dość takim tankowatym buildzie wam powiem, no, że będzie można wykręcić gdzieś, podejrzewam, około 1000 AP, mając gdzieś 3500 HP. Tak, bo jeżeli zamienimy buty, to wtedy naprawdę pokaźna liczba może się tego uzbierać. No chodź tu, chodź tu. O. Kici, kici, aligatorku, idziemy do ciebie. Jak widzicie, mamy 380 movement speedu bez butów, to jest ok. Tutaj dostaliśmy plus 52. Jeżeli trafimy z Q, no to do ilu? 744 nam skoczyło, to powiedziałbym, że to jest niezła wartość. No rzuć się na mnie. No, no chodź, zabij. Zastanawiam się, czy tylko z JP-ą nie opłaca się iść w jakieś cooldowny z drugiej strony. Tutaj spowolniliśmy. Trochę nie wyszło, wybaczcie, 200 pingu. To nie jest tak łatwo, jak się zdaje. Niestety, no, serwer PB leży w Ameryce. A jak leży w Ameryce, no to kiepsko, bo mamy 200 pingu. I 200 pingu to jest jakieś opóźnienie. W szczególności, gdy gracie taką postacią, która ma skillshoty, to zawsze jest po prostu taki mini lag, tak? Po jakimś czasie to wylatuje, no i ciężko jest. Dokładnie jak wspomniałem, na Cassiopeia nie można kupić butów, w zamian za to, że nie możemy ich kupić, otrzymujemy movement speed. Wszyscy pobiegli gdzieś na inną linię, mają mnie w dupie. Stakujemy kropelkę w międzyczasie, no tam połowa się nastakowała. Tu jakaś impreza będzie. O, zabiją ją chyba. Tylko czy ja ich wszystkich ubiję, jak się na mnie rzucą, no. No i co? To chyba tutaj wypadało jakieś combo fajne pokazać. No, trochę tutaj nie wyszło. Tak jak miało być. Plusem teraz jest to, że nawet jeżeli czymś się nie trafimy naszym Q i nie zatrujemy celu, to nadal możemy robić małe, bo małe obrażenia jednak możemy spamować tym naszym E, tak? Wcześniej, jeżeli nie trafiliśmy Q albo W, to po prostu byliśmy w szarej dupie.
Bo musieliśmy czekać, aż w końcu trafimy przeciwnika. Różnica jest ogromna, tak? W dipsie, tak? Oczywiście, jeżeli cel jest za tytuł lub nie. Bo sobie przetestujmy to na jakimś minionie. Jeżeli cel nie jest za tytuł, a tutaj idą ci przyjemniaczki, idą, no ale tutaj zabijemy ich. Tutaj sobie to spowolnimy ich. O, nie trafiliśmy. No i widzicie, teraz ja strasznie mało biję, jeżeli te cele moje nie są za tyrotem, a nie są. Poczekamy sobie, żeby porównać, tak jak bijemy z zatrutym. O, i widzicie, teraz jest różnica. No ale teraz przejdźmy do takich testów na minionie, tak? Jeżeli nie mam nadburzonej trucizny, to w tego bijącego w zwarciu bijemy 150, tak? A jeżeli on jest zatruty natomiast, no to 434, więc to jest prawie potrójną wartość bijemy obrażeń, jeżeli cel jest zatruty z naszego... E. Tak, tutaj Riraya zbudujemy, żeby łatwo te cele kajtować. Myślę, że na nią będzie dobra maska również. Da nam HP, które się zeskaluje z tym HP, który mamy z Riraya, dodatkowo z HP z naszego nowego przedmiotu. Pójdziemy sobie po Bloom. Myślę, że sobie zrobimy też smoka w międzyczasie. Idziemy na topa, bo tam jest mała zadyma. O, wybuchli. Tutaj spróbujemy go spowolnić. On trochę inaczej uciekł niż myślałem. Reaperki. O, teraz będzie ciężko, myślę. Udało nam się jednak trafić tutaj Irelię. Ha, miniony, miniony. Tylko widzicie, te obrażenia są kasopie potężne według mnie, tylko naprawdę to, ten teamfight musi trochę potrwać. Jeżeli teamfight będzie długi, to tak, ona będzie robiła ogromny dips według mnie, jednak w takich krótkich teamfightach tak średnio jest według mnie. Może nie tyle średnio, co mogłoby być więcej w jakiejś szybszej wymianie. Ładnie się ta Cassia leczy. E. Wracamy do sklepu, chyba mam starszy na maskę. Nie, jeszcze 100, 200 zł. Pójdziemy akurat na tego smoka, żeby zaprezentować. Teraz jest to ognisty smok, który zwiększy nam obrażenia po zabiciu. W 35 minucie się respi taki super smok, który sprawia, że te efekty, które zrobiliśmy z poprzednich smoków, są wzmocnione. Dodatkowo otrzymujemy silniejszego buffa. Wracamy do bazy, teraz mamy na maskę. Jak widzicie, mamy około 400 movement speeda. Myślę, że to jest przyzwoita wartość, więc wynika z tego, że na 18 poziomie będziemy mieli go równo 400. Jeżeli byśmy dodali do tego runy na movement speed, to podejrzewam, że to by była wartość wynosząca około 413-419, jeżeli dobrze liczę. Co myślę, że by było naprawdę ok, jeżeli dołożymy do tego Ludensa, spróbujemy go zbudować, zbudujemy jeszcze Ludensa i Rabadona, to nawet myślę, że około 450 movement speeda może być bez trafienia Q. Z trafieniem Q będzie to grubo ponad 500,
więc mobilność w teamfightach i możliwość pozycjonowania się będzie dość przyzwoita, myślę. Wrogowie gdzieś zniknij. Maksujemy teraz W, bo tylko to nam zostało. W zadaje naprawdę fajne obrażenia i ma dość duży obszar działania. Idziemy tam, gdzie jest afera. Jak widzicie, tutaj many właściwie nam w ogóle nie... A z freshem. No i to ja rozumiem. Teraz czuję, że bije. Same W ją zabija. Zabije ją? Nie. Przetestujmy się może na jakimś smoku. Na jakimś baronie. Ile tam dipsów sadzamy. Blue by się przydało, żeby móc więcej spamować. Widzicie, tutaj nie strzelicie tym przez ścianę, bo się to na ścianie zatrzymuje i warto o tym pamiętać w przypadku nowej Cassiopei. Można równie dobrze combo zaczynać od E, jeżeli chcecie, bo zobaczcie, ono ma i tak niski cooldown E, więc na początku możecie sobie tam, powiedzmy, cel spowolnić i dopiero później zacząć go okładać. O, i teraz ona coś sobie przebiega, jest zatruta, więc tips zwiększony. Powoli tutaj się zbliżamy do pełnego buildu i wtedy będziemy kończyć. Chodzi mi w tym filmie, żeby... No dobrze, będzie on trwał 40 minut, ale później nie będzie pytania, ile ona maksymalnie bije i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc wolę po prostu zbudować pełen build, żeby pokazać jej pełen potencjał i wtedy mieć spokój. Idziemy teraz po Blue i spróbujemy zdobyć barona. Pewnie nas wykosi, nigdy to się dobrze nie skończy w przypadku magów. Jeżeli próbujemy go serować, a do postaciami wiadomo, jest to o wiele łatwiejsze. Och. Nie czuję, że to się skończy dobrze, no ale... Lecimy na szczęście. Chociaż może ubijemy. Nie, nie ubijemy. On nas ubije. Obojętnie od jakiejś strony. Nie, nie, nie mamy szans go wysyłać. Byśmy tutaj zginęli niechybnie. Pójdziemy trochę się uleczyć na minionach. I będziemy zbierali do Rabadona. Jak widzicie, tutaj nowe Blue daje ogromną ilość AP. Zauważyliście? Z 500 na 700 mi skończyło. Tylko dzięki temu, że mam Blue, który daje teraz 15% AP dodatkowo. Jest to ogromna zmiana i sprawi, że naprawdę magowie znowu będą w tej grze dużo, dużo znaczyć. To co? Próbujemy zabić. Wracamy do bazy, żeby się uleczyć. Jedyny minus, który tutaj z tymi butami jest związany, to według mnie ten, że nie możemy nie tyle co butów, co ulepszenia zbudować, na przykład redukującego cooldowny na czarach przewoływacza albo zwiększającego movement speed, kiedy trafimy przeciwnika. Tego mi brakuje. Samych butów mi nie brakuje, tylko efektu od ulepszenia butów.
Ale on się leczy. Panie. Tutaj z tego przedmiotu robimy 230 obrażeń tą aurą, która spowalnia przeciwników. Fajna rzecz, powiem wam, no. Nie jest to mało, nie jest to już dużo niby. Slow jest naprawdę fajny. Myślę, że dla wielu z postaci on wystarczy. Myślę, że dla wielu postaci on wystarczy z tego powodu, że nie muszą budować się Redaya, tylko zamiast tego będą mieli spowolnienie w innej formie. O i chyba tutaj przypadkiem skończę grę bez zbudowania Rabadona. Nawet nie dotrwam 35 minuty. Pamiętajmy również, że w przypadku umiejętności biednej usunięto stary zapis umiejętności biednej, tak? Nie posiadamy buffu do AP i wzmocnionych efektów na skillach. Tutaj jeszcze jednego smoka damy, ognistego, który również zwiększa nam tutaj obrażenia. Mam nadzieję, że boty przeciwne sobie poradzą i zabiją te moje. Ubijemy naszego Bloom, będziemy mieli akurat na Rabadona. Jak widzicie, tutaj w sklep wbiję w sklep. Movement, speed, buty. No i widzicie, nawet tych butów nie możemy kupić, żeby ktoś nie wpadł na taki pomysł. Okej, mamy Rabadona, jak widzicie, mamy z blue buffem, który daje 15% AP. Teraz przypominam, mamy 1165 AP. Tak, tutaj mamy dodatkowo buffa pochodzącego od smoka. Za chwilę ubijemy super smoka, to tego będzie jeszcze więcej. Podejrzewam, że może na 1300 to się nawet skończy, ta liczba. I powiem wam, ile bije z umiejętności z pełnym buildem. Sobie popatrzmy na nie. Z Q bijemy za 1000. 1060. Z W bijemy za 250 przez 5 sekund, czyli też to będzie ponad 1000 łącznie. Z naszego E bijemy po 550, około 540. I tutaj dodatkowo z naszego ulti za 800. Jeżeli jesteście ciekawe przeliczników wszystkich postaci, jak to wygląda, to na How to Play'u w prawej kolumnie w każdym newsie istnieje taka zakładka, taki przycisk Encyklopedia Reworku Magów. I tam po prostu znajdziecie całe info. Tam jest 80 artykułów na ten temat. Wszystko jest powiedziane. Ja tutaj czekam na tego super smoka, on się zaraz zrespi. W międzyczasie wezmę sobie w dół kolejne. A co, pójdę ich ubić, jak już jestem obok. Nie będę wybrzydzał. Kto wybrzydza, ten nie zabija. Okej, no siemanko, przejdźcie tu wszyscy, o. Idziemy teraz po smoka. Według mnie teraz inne umiejętności więcej biją i E ma mniejsze znaczenie w zadawaniu obrażeń, bo wcześniej to całe obrażenia brały się niemalże tylko z tego. O, tutaj super smok powinien się zrespić. No i co? Miał być w 35 minucie? Czyżby przesunęli? Albo on znikł? A, może w 35 od 35 minuty, ale musi upłynąć okres od ostatniego zabicia smoka. Prawdopodobnie, no tak. By to nie miało jakiegokolwiek sensu w takim przypadku, bo bym zabił w 34 minucie smoka. Tak, i bym oczekiwał, że nowy się w 35 pojawi, więc chwilę tutaj musimy poczekać. Tylko też nie chcę skończyć gry, więc sobie tutaj pobiegam między liniami, pobiję miniony. Okej,
hej ho, do lasu by się szło. Ta, 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 ta. Czekamy na smoka. Wiecie co? Myślę, że te W będzie naprawdę ciekawą umiejętnością w teamfightach, tak? Bo teraz wiecie, to może się wydawać, że ta umiejętność bije niezwykle mało, no ale miniony przez nią przebiegają. W teamfightie czasem jest tak, że cele stoją długo w jednym miejscu. Zobaczcie, tutaj ta maszynka stoi dłużej i już dostała 500, tak? A gdyby była ciągle w tej umiejętności, to by i 1000 dostała. Wracamy do bazy. Nie wiem, czy cokolwiek bym zmieniał w moim buildzie. Ten nowy przedmiot daje 80 AP, to jest dość duża wartość. Czy coś tutaj by było można zmienić? Myślę, że nie. Myślę, że zostawimy sobie to tak, jak jest. Czy Cassiopeia jest silniejsza po tym reworku, czy słabsza? No to jest dobre pytanie według mnie. Ja bym powiedział, że w przypadku tych wszystkich reworków ona jest po prostu inna. Wszystkie te postacie są po prostu inne. Siłę ciężko ocenić, bo w wielu przypadkach tak, Cassiopeia coś traci, a wielu zyskuje. I tak jest z każdym reworkiem. I celem reworków, mi się zdaje, nie jest to, żeby sprawić, żeby dana postać była silniejsza lub słabsza, tylko po prostu, żeby była ciekawsza. Myślę, że na pewno jest ona ciekawsza. Jest ciekawsza z tym nowym W. Trochę ciekawiej się nią gra, nie polega to już zupełnie tylko na spamowaniu jedną umiejętnością, tak? Według mnie po prostu ma to wszystko większe ręce i nogi, i żeby ona była mniej sytuacyjna. Jeszcze mnie zabiją. Widzicie tutaj, W znaczy jest taki kłopotliwy, widzicie? Bo z jednej strony jest, nie traficie w kogoś, kto skróci dystans. Jeżeli ktoś doskoczy do Cassiopei, no to niestety słabo bym powiedział, no. Bo te W nie będzie skuteczne. Z drugiej strony, jeżeli on przegra walkę z nami 1 na 1 w zwarciu, tak, i będzie chciał odbiec, no to te W będzie już fajne do sprawienia tego, aby on nie uciekł. O, super, smok teraz się zrespił, więc zobaczymy. Więc zobaczymy, ile będziemy mieli AP. Może tutaj sobie zmienimy na Voida, żeby mieć takie... I nie zmieniliśmy. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do następnych materiałów.